Kanał Kryminopedia wprowadza nowy format. Od dziś, codziennie o godzinie 18 na kanale będziesz mógł obejrzeć bieżące informacje kryminalne. Każdą środę obejrzysz dodatkowo o godzinie 20 odcinek Kroniki Mafii, a w sobotę wasza ulubiona seria, czyli Profil Gangstera, również o godzinie 20. Sprawdź też nasze pozostałe filmy. Kryminopedia. Gang trucicieli znowu przed sądem. Pięć oskarżonych osób zasiadło ponownie na ławie w ramach procesu tzw. gangu trucicieli. Przypomnijmy, że gang ten działał od 2015 do 2020 roku, głównie na terenie województwa mazowieckiego. Głównym liderem miał być Tomasz G., a podlegać mu mieli bracia Roman i Krzysztof P., Wiesław A. oraz jedna z warszawskich notariuszek, Jolanta DS. Grupa ta specjalizowała się w przejmowaniu majątków osób starszych poprzez ich zatruwanie. Gangsterzy typowali osoby starsze, schorowane lub te, które miały problemy alkoholowe. Sprawdzając majętność wytypowanych osób, nawiązywali kontakt i budowali podwaliny do zaprzyjaźnienia się. Po zdobyciu zaufania nawiązywali relacje biznesowe, proponować mieli wspólne interesy. Wymagali również pełnomocnictwa od tych osób, w tym też notarialnego, i w ten sposób przejmowali pełne dysponowanie nieruchomością. Wtedy też dokonywali morderstwa poprzez podanie skażonego alkoholu swoim ofiarom. Następnie nieruchomość zbywali przy pomocy notariusz pomiędzy sobą lub osobom bliskim, by finalnie sprzedać na rynku wtórnym. Pierwsze informacje na temat grupy miały miejsce dzięki pani Izabeli Głębowskiej. W 2015 roku wokół jej ojca Stanisława kręcili się podejrzani mężczyźni, których przedstawił jako swoich przyjaciół. Jej ojciec zmarł kilka miesięcy później, a ona, pomimo sprzedaży mieszkania podejrzanym, nie otrzymała gotówki. Wtedy też śledczy rozpoczęli śledztwo i obserwowali wytypowane osoby. Dopiero w 2021 roku zatrzymano Roberta S. na podstawie zeznań jego znajomej, która usłyszała jego rozmowę z Romanem P. Robert S. złożył obszerne wyjaśnienia. Przedstawił swoją rolę, którą miało być weryfikowanie stanu majątkowego wytypowanych osób. Dzięki jego wyjaśnieniom udało się uratować życie mieszkance Warszawy, u której śledczy zabezpieczyli butelkę z wodą mineralną, której był zatruty izopropanolem alkohol. Niestety kobieta straciła oszczędności swojego życia w postaci 450 tysięcy złotych. Do zatrzymań członków doszło w grudniu 2021 roku. Wszystkim podejrzanym przedstawia się zarzut 5 zabójstw oraz 6 usiłowań zabójstw. Proces toczy się od 2022 roku. W lutym tego roku ponownie go wznowiono, a wczorajszego dnia nastąpiła kolejna rozprawa, w której przedstawiono nowe zarzuty, w tym notariusz warszawskiej. Uderzenie w Hells Angels w Quebec. W czwartek do mediów trafiła informacja o przeprowadzonych działaniach wymierzonych w jeden z największych 1% gangów motocyklowych na świecie, a mianowicie w Hells Angels, w kanadyjskim Quebec. Oddział NCRO, czyli National Organized Crime Representation Squad, w ramach toczącego się śledztwa od 2021 roku przeprowadził aresztowania w 8 lokacjach w środę 27 marca i zatrzymał 2 oficjalnych członków Hells Angels z oddziału w Quebec oraz 14 innych osób będących w bliskiej lub zażyłej relacji z nimi w ramach śledztwa dotyczącego przemytu i rozprowadzania środków odurzających w Quebec i jego okolicach. Zgodnie z tą operacją zabezpieczono blisko 600 tysięcy dolarów kanadyjskich, 2 kg środków odurzających uważanych jako premium oraz blisko 550 litrów płynnego prefabrykatu do produkcji jednego z najniebezpieczniejszych środków odurzających, a także kilka jednostek broni. Aresztowanymi członkami Hells Angels są 60-letni Mars Robrich, pochodzący ze Stoham et Paxbury, oraz 38-letni Mario Auger, Saint-Étienne-de-Gris. Postawiono im 6 zarzutów, z których głównym jest produkcja oraz dystrybucja środków odurzających. Dziś, czyli 29 marca, zatrzymano dodatkowo 2 kobiety, które miały zajmować się rozprowadzaniem środków dla oskarżonych. Skradziony w Niemczech Mercedes za 1 000 000 złotych odnaleziony na polskiej granicy. Do zdarzenia doszło wczoraj na jednym z estońsko-rosyjskich przejść granicznych. Przedmiotem działań służb miał być samochód marki Mercedes-Benz AMG G63,
Pojazd miał być wywieziony do Rosji przez dwóch mężczyzn, obywateli jednego z państw Unii Europejskiej. Dzięki szybkiej wymianie informacji mundurowych z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, policjantów ze Szwecji, Estonii i funkcjonariuszy agencji Frontex szybko ustalono, że auto o szacunkowej wartości ponad 1 000 000 złotych zostało przywłaszczone na szkodę firmy leasingowej. Dalsze czynności prowadzą miejscowe służby. Podkreślamy, że Polska jest krajem tranzytowym dla przestępców za wschodniej granicy do prowadzenia działalności przestępczej skupionej wokół kradzieży aut. Schemat jest następujący. Na fikcyjne spółki gangsterzy zaciągają leasing na pojazdy, płacają kilka rat, a następnie znikają z samochodem na wschodnią granicę. Zabójstwo na ulicy Gajowickiej we Wrocławiu. W czwartek przed godziną 7 rano doszło do zabójstwa mężczyzny na ulicy Gajowickiej we Wrocławiu. W jednym z wieżowców nieznany sprawca najprawdopodobniej przy pomocy broni białej zamordował mężczyznę na dokładnie 7 piętrze budynku. Mimo prób reanimacji ofiary nie udało się go uratować. Prace śledczych trwały tam od godzin porannych i wstępnie ustalono, że przebieg zdarzenia miał miejsce w jednym z tamtejszych lokali mieszkalnych lub pod jego drzwiami. Następnie prawdopodobnie napastnik zaciągnął ciężko rannego mężczyznę do windy, lecz został nakryty przez osoby postronne i oddalił się od miejsca zdarzenia. Sugeruje się również, że sama ofiara resztkami sił szukała pomocy, próbując udać się do windy na niższe piętro, lecz po opuszczeniu jej straciła przytomność i finalnie zmarła. Sprawca jest do tej chwili poszukiwany, a policja wrocławska ostrzega przed mordercą. Sąsiedzi ofiary nie znali go, sugerowali również, że większość mieszkań w wieżowcu na Gajowickiej jest wynajmowana przez prywatnych właścicieli. Padły również podejrzenia na osoby pochodzące zza wschodniej granicy, które mieszkały również w tym budynku. Sprawa pozostaje rozwojowa. Finał procesu mordercy więziennej psycholożki. Dziś Sąd Okręgowy w Rzeszowie przedstawił finał sprawy Artura R., który 22 lutego 2022 roku dokonał morderstwa 39-letniej psycholożki więziennej. Przypomnijmy, że podczas sesji psychologicznej Artur R. w pewnym momencie uderzył kobietę, a także zabrał z biurka leżące nożyczki, kilkukrotnie wbił je w szyję i ciało kobiety, doprowadzając ją do wewnętrznego krwotoku. Kobieta pomimo próby reanimacji zmarła, osieracając dwójkę dzieci i męża. Artur R., mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego, do więzienia trafił w 2020 roku za wykorzystanie seksualne 3 kobiet oraz próbę wykorzystania kolejnej. Poprzez umawianie się za pomocą portali randkowych, mężczyzna wykorzystywał kobiety, bił, podduszał i pod groźbą śmierci okradał z pieniędzy i bielizny intymnej, którą traktować miał jak swoje wewnętrzne trofeum. Mężczyzna nie przyznał się do winy, a jego proces toczył się. Finalnie w 2023 roku został skazany nieprawomocnie na 20 lat więzienia za te czyny, a sprawa zabójstwa funkcjonariuszki trwała do teraz. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wskazał datę 2 kwietnia jako ostatni dzień rozprawy, na którym przedstawiony zostanie wyrok wobec sprawcy. Czeka go kara przynajmniej 12 lat więzienia, choć prokuratura apeluje o dożywotnie pozbawienie wolności. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału Kryminopedia, zachęcam Cię do kliknięcia w przycisk subskrybuj i pozostawienie lajka, jeżeli film spodobał Ci się. Sprawdź również nasze pozostałe materiały.